Porozumienie zostało zawarte kilka dni temu i jest szansą na dalszą owocną współpracę obu miast. Chcielibyśmy zorganizować obozy po stronie Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy z gminą Rucianę-Nida. Chcielibyśmy wysłać naszą młodzież gimnazjalną i ze szkoły podstawowej na obozy żeglarskie. Jednocześnie chcielibyśmy, aby dzieci poznały tamten teren. Natomiast młodzież z gminy Rucianę-Nida przyjechałyby do nas albo na kolonie letnie lub na ferie zimowe, na których uczyłyby się dzieciaki jeździć na nartach. Panu burmistrzowi Karpacza zaprezentowałem miejsce schronisko młodzieżowe, powiedzmy, które jest czynne, które spełnia warunki. Budynek należy pod technikum leśne, należący do starostwa powiatowego. Miejsca są przygotowane do tego. Pan burmistrz był zainteresowany tym miejscem i urządzeniem szkółki żeglarskiej dla, powiedzmy, mieszkańców, którzy przyjadą do nas z Karpacza. W tym wszystkim uczestniczyć będzie również stowarzyszenie nasz, działające u nas, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży, pani Aliny Kierot, która dość czynnie organizuje od kilku lat takie wyjazdy. Tak? Nasze dzieci dziś już przebywały nad morzem, organizowała kolonie, organizowała taką formę wypoczynku. Jak widać, miasto Karpacz stawia na rozwój dzieci. Przykładem tego jest plan wprowadzenia kursów nauki jazdy na nartach dla wszystkich dzieci mieszkających w mieście pod Śnieżką. To jest kwestia tak naprawdę teraz doszczegółowienia tego, kiedy i w jakiej formie te dzieci miałyby się uczyć. Natomiast to jest jak najbardziej do zrealizowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jest bardzo duże zainteresowanie, co więcej, jest duża chęć współpracy i wyciągów narciarskich, znaczy no nie wyciągów, i przedstawicieli z wyciągów narciarskich i wypożyczalni, więc myślę, że to się uda zrealizować. Nie wiem, czy jeszcze na te ferie zbliżające się, ale myślę, że tak.